Plan jak co roku. Dużo pracy, wysiłku naszych instytucji, naszych mieszkańców i efekty widać. I także zapraszamy w przyszłym roku na kolejną edycję. Mam nadzieję, że się odbędzie. Zapraszamy. Mnóstwo wystaw. W tym roku oprócz 18 batalionu jeszcze był 5 pułk chemiczny z Tarnowskich Gór. Wiele wystawców, nowych wystawców militarii. Po prostu no i teraz odbędą się koncerty. Mam nadzieję, że te koncerty się u nas przyjmą i będą takim dodatkowym takim motywem zakończenia takiej wspaniałej, można powiedzieć, imprezy historycznej. Przede wszystkim dziękuję serdecznie wszystkim firmom naszym zaprzyjaźnionym. Jak to mówię zawsze, to są nasze takie dobre dusze. Także serdecznie dziękuję i my pamiętamy o Was, jako sołectwo też Was promujemy za to, że nas wspieracie przy takich inicjatywach. Dzisiaj oprócz pikniku jeszcze był spacer tematyczny, w październiku będzie drugi spacer tematyczny oraz będzie jeszcze spacer przyrodniczy. Oraz no, jak co roku 11 listopada też będziemy obchodzić przy pomniku uroczystości i wieczornicę. Dzisiaj przed rozpoczęciem pikniku odsłoniliśmy tablicę poświęconą żołnierzom, w sumie dowódcom Okręgu Śląskiego Armii Krajowej. Piknik nawołuje do 80. rocznicy powstania Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych, które to powstały w 1942 roku. No i oczywiście rekonstrukcja będzie nawiązywała do właśnie tych wydarzeń. Oddział partyzancki będzie atakował posterunek policji niemieckiej. Będzie akcja wielowątkowa, moc wrażeń, dużo strzelania, pirotechniki. Oczywiście staraliśmy się tu jak najbardziej widzom przybliżyć tą historię, tak, ze szczegółami umundurowania, uzbrojenia. Co roku się podoba, mam nadzieję, że i w tym roku nie zawiedziemy i wszystko będzie w porządku. Po stronie niemieckiej to jest kilkanaście osób, po stronie polskiej to jest prawie 20 rekonstruktorów. My co roku jesteśmy odpowiedzialni na pikniku historycznym w Pogórzu za organizację rekonstrukcji, dlatego nie wystawiamy stoiska z wyposażeniem bronią. Jeśli chodzi o rekonstruktorów, to również specjalnie na tą okazję zaprosiliśmy kolegów z Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Koła Olkusz, którzy działają podobnie do nas, czyli także upamiętniają właśnie bohaterów z Armii Krajowej, więc na nasze zaproszenie specjalnie dzisiaj przyjechali, ze sztandarem wzięli udział w uroczystości, no i teraz również w rekonstrukcji historycznej. Z 20 września przypada rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych II co do wielkości formacji Polskiego Państwa Podziemnego. Dużo żołnierzy, dużo ludzi stąd, ze Śląska Cieszyńskiego, Żywiecczyzny było połączonych ze strukturami czy Armii Krajowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych. Więc na pewno tu jakieś lokalne uroczystości, natomiast my centralne mamy 18 września w Warszawie, to jest 80-lecie powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Akurat dzisiaj scenariusz wymaga tego, że musimy wystawić czterech konspiratorów, partyzantów, którzy podstępem zdobędą posterunek policji i dlatego występujemy w ubraniach cywilnych, a nie w mundurowaniu. Natomiast w późniejszym scenariuszu już oni dołączą do oddziału leśnego, który już jest oczywiście częściowo umundurowany. No i nastąpi ostateczny już atak na posterunek, na te jednostki niemieckie. Oczywiście wygrają bohaterowie z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Pani car!